Witam wszystkich na moim kanale. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Dzisiaj zrobimy sobie taką pogadankę na tematy motoryzacyjne w związku z odcinkiem, jaki sobie obejrzałem na innym kanale. Chciałbym na ten temat się wypowiedzieć, poruszyć różne tematy, na przykład będą poruszone tematy aukcji samochodowych. Także jak ktoś jest ciekawy, jak wyglądają aukcje samochodowe zagraniczne, podam też nazwy tych aukcji, to nie jest żadna jakaś tajemna wiedza, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Jest dosyć długi, ale myślę, że sporo możecie się na ten temat dowiedzieć. Także dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i lecimy z tematem. Wczoraj oglądałem bardzo fajny odcinek Duży w Maluchu, gorąco Wam polecam, możecie sobie zobaczyć. Tam występował tak zwany nietypowy na YouTuberze, nick nietypowy handlarz, czyli osoba, która tak naprawdę w tej dziedzinie, nazwijmy to znowu handlarzy, ma największą oglądalność, bo ma tam około 50 tysięcy subskrybentów, co jest naprawdę pokaźną liczbą, jak na tematykę, którą pokazuje. I on na początku, jak zaczynał, pokazywał swoją pracę, i to nie ukrywa, mi się bardzo podobało. I pokazywał faktycznie, jak to wygląda. On akurat kupuje większość samochodów z aukcji samochodowych. Z aukcji, które są ogólnie znane osobom, które handlują, importują samochody. Ja też takie auta z tych aukcji kupuję, ale w mniejszej ilości. Przez ostatnie 2 lata tak naprawdę przerzuciłem się na Szwecję i kupuję tak naprawdę samochody od osób prywatnych. Podobnie jak Paweł Miszta z programu Wojny Samochodowej. On też przerzucił się na Szwecję i też kupuje auta od osób prywatnych. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo trzeba szybciej działać niż na aukcji. Na aukcji mamy czas. No i czy można kupić okazję i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj był taki odcinek Duży w Maluchu. Ten nietypowy handlarz został zaproszony po 2 latach, gdzie kiedyś 2 lata temu Duży w Maluchu go tak naprawdę wypromował, tak uważam osobiście, bo pojawił się właśnie odcinek z tą osobą. No i pojawił się wczoraj tak naprawdę z promocją szkoleń. Chłopak zajmuje się handlem samochodami od 2018 roku i bardzo dobrze mu to idzie. Fajnie, bo to, mówię, pokazuje na YouTubie, pokazuje, jak to wygląda i naprawdę ten biznes mu się fajnie rozkręcił. No a teraz sobie wpadł na pomysł szkoleń. Szkoleń zwykłych ludzi z handlu samochodami. Przynajmniej tak odebrałem z tego filmu. Gorąco Was zachęcam do obejrzenia i dajcie w ogóle komentarz, czy macie podobne zdanie. I w ogóle w tym filmie jest przedstawiony handel samochodami jako taka, nie wiem, no cud, miód, malina po prostu. No najlepszy interes chyba życia. Nic tam nie pada, żadne słowo tak naprawdę, że nie jest to taki prosty biznes, na jaki wygląda i jak każdy sobie myśli, że spotkałem się wielokrotnie z takimi opiniami, szczególnie w rodzinie swojej. No a co ty masz do roboty? Umyjesz samochód, wystawisz i zarobisz. No okej. I tak większość ludzi naprawdę myśli. Nie dziwię się, bo tak to na przykład było też i w tym filmie przedstawione, że gościu sobie siedzi, klika, wyszukuje na aukcjach. No jego, że tak powiem, tajemną wiedzą jest to, że ma dostęp do tych aukcji. To nie jest żadna tajemna wiedza. Ja mówię, te aukcje są ogólnodostępne, można sobie po prostu wpisać aukcje samochodowe w różnych krajach, w różnych językach i te aukcje Wam się pokażą. To, że trzeba tam się zarejestrować, czasami wpłacić takie wpisowe, to wszystko zależy od aukcji. Na przykład w Autobildzie jest wpisowe, w Auto 1 nie macie wpisowego, tylko musicie mieć założoną działalność. W BCA też nie ma wpisowego, tylko wystarczy mieć założoną działalność. W Car for Sale, we wszystkich szwajcarskich, na przykład szwajcarskie aukcje są dosyć fajne, bo tam nie może tak naprawdę się zarejestrować firma, która działa w Polsce, tylko tam może kupować firma zarejestrowana w Szwajcarii, dlatego ten dostęp do tych aukcji nie jest do końca taki prosty. No ale już wpadły firmy polskie, nie wiem, Prim Cars, nie wiem jakie tam szwajcarskie, szwajcarskieaukcje.pl bodajże to się nazywa. No jest takie pośrednictwo, czyli możecie licytować na ich stronie, a oni za Waszą, że tak powiem, kwotą licytują samochód na tej aukcji w Szwajcarii. Po prostu mają tam zarejestrowaną działalność i mogą licytować, tak? No tyle, że to są aukcje samochodów ubezpieczeniowych. Co to znaczy? Że są auta uszkodzone, mniej lub więcej, lub uszkodzenia mechaniczne, lub jakieś zdarzenia typu grad. Tam jest bardzo mało samochodów, nie wiem, może 5% samochodów na tych licytacjach, które są nieuszkodzone. Jeżeli chodzi o aukcje, które ja kupuję, no to są aukcje od osób prywatnych.
I o tym też mówi ten nietypowy handlarz. Tylko że on tam mija się z prawdą, bo mówi, że na tym filmie, że chciałbym to sprostować, że te auta są jakoś nie wiadomo jak sprawdzane. No nie są nie wiadomo jak sprawdzane, bo ja w takiej aukcji pracowałem swego czasu przez okres 2 lat. Byłem tak zwanym vendorem, tak się to nazywało. Byłem odpowiedzialny za wyszukanie samochodów dla właśnie takich firm, jak ja jestem teraz, czyli dla dealerów samochodów, dla komisów samochodowych. Miałem pod sobą około 150 firm, to było różnie, między 150 a 200 firm miałem pod patronatem, tak to nazwijmy. I wyszukiwałem dla nich samochody, na których oni mogą zarobić. Były różne aukcje, były aukcje na żywo, które trwały 7 minut. Były aukcje potem takie 24-godzinne, były aukcje, gdzie nie było widać ceny, były aukcje pod klienta. No, jest szereg na jednej, że tak powiem, w jednej firmie jest szereg aukcji. Ja to znam od podszewki, bo mówię, tam pracowałem, znam to z drugiej strony. No i tutaj na tym filmie pada stwierdzenie, że te samochody są super sprawdzane. No tak nie jest, bo wystarczy sobie wpisać o tej firmie kilka informacji, nawet jak ktoś tam nie pracował, i sprawdzić sobie, jak wygląda sprawdzenie samochodu właśnie w tej firmie Auto 1. No to tam pracownik, który jest podawany jako rzeczoznawca, to nie jest żaden rzeczoznawca, tylko osoba, która po prostu jest zatrudniona na etacie, bo ma sprawdzać samochody i robić zdjęcia tych samochodów dookoła. I on po prostu ma od 15 do 20 minut na sprawdzenie tego samochodu. Dlaczego? Bo ma co 20 minut, co pół godziny tak naprawdę wjeżdża do niego samochód na sprawdzenie. Jak to się dzieje, że osoby prywatne trafiają do tej firmy, żeby chciały sprzedać samochód? No to działa jako skup samochodów, tylko na takim najwyższym levelu, czyli macie promocję wszędzie, w telewizji, w internecie, wszędzie. I oni po prostu, jak chcesz sprzedać samochód, pojawiają ci się różne linki i tak dalej, wyceny swojego auta. Chcesz sprzedać samochód, wyceń u nas, my ci zapłacimy najwięcej. Coś tego typu reklamy. No i Niemiec sobie siada, Szwed, ta firma działa w całej Europie, możecie mieć samochody z całej Europy. Hiszpania, Francja, Austria, no generalnie pełen rynek. No i generalnie o co tutaj w tej aukcji chodzi? Nie wiem, może o tym w ogóle zrobię oddzielny odcinek o tych aukcjach, bo widzę, że tutaj kolega nietypowy handlarz tworzy szkolenia, słuchajcie, i na tych szkoleniach, no w ogóle jest jakaś horrendalna kwota, bo jest 7 tysięcy za szkolenie. 7 tysięcy za szkolenie, jak macie zarabiać na samochodach. No nie wiem, może ja otworzę takie szkolenie, ale ja się do tego nie nadaję, bo no nie uważam, że mam aż tak ogromną wiedzę, pomimo swojego doświadczenia, bo mówię, handlem samochodami zajmuję się od 2010 roku i w międzyczasie jeszcze pracowałem 2 lata właśnie w aukcjach samochodowych, gdzie poznałem to z drugiej strony, wiem na co zwrócić uwagę i tak dalej, ale nie uważam, żebym pchał się w tego typu rzeczy, bo dla mnie to już jest komercjalizacja swojego kanału, a nie o to chodzi w moim kanale na YouTubie, żeby go komercjalizować. No ale wróćmy do tego, bo znowu stracę wątek. Gość twierdzi, że pokaże wam tajemne dostępy do aukcji. Ja już wymieniłem tutaj kilka nazw, to jest tajemna wiedza. Nie wiem, powinienem za to wziąć jakąś prowizję chyba. Wejdźcie sobie, kupujcie. Niech kupują wszyscy. Ja wiem, że te ceny będą szły w górę i tak idą w górę na aukcjach, bardzo ceny. Ale to nie jest takie proste, jak ten człowiek opisuje. On opisuje, że powiedział na filmie, że on zarobi 15 tysięcy na aucie drogim. Ja się zgodzę, można na aucie bardzo drogim zarobić takie pieniądze. Tylko niech pokaże, jakie były koszty przy tym samochodzie, a nie tylko pokazuje nam zakup i sprzedaż. No i pokazuje marżę i to była jego marża. To jest marża brutto, to nie jest żaden zysk. To nie są koszty tego samochodu. Na drogim samochodzie się zgodzę, tylko że nikt, kto chce wejść w handel samochodami, nie będzie zaczynał od drogich samochodów. Nie oszukujmy się, nikt nie kupi auta za 200 tysięcy, żeby go sprzedać za 220, wystawić i sprzedać za 200, nie wiem, 15. Bo będzie czekał z tym samochodem, nie powiem ile. Bo na takie auto trzeba też specyficznego klienta znaleźć, trzeba mieć, że tak powiem, fame na taki samochód, czyli ktoś musi was oglądać. Są takie firmy, Kimbex na przykład, bardzo zajebista firma, bym powiedział, tak? Bardzo często ich podglądam, no po prostu samochody marzy. Samochody z klasą chyba jest taka firma, która zajmuje się luksusowymi samochodami. No auta po prostu niebotyczne, ale oni mają na to fame, oni na to mają oglądalność takich ludzi, którzy takie auta kupują. Wiedzą, gdzie te auta sprzedać. Strasznie mi tu trzęsie, bo telefon jest w tym, w tej wkładce, ale myślę, że nie będzie tutaj jakichś większych problemów, a droga z Ławy na nieporę tutaj tymi wichurami nie jest zbyt równa, jak widzicie. Do czego zmierzam? Bo straciłem znowu wątek. No, obejrzałem ten odcinek wczoraj, ten duży w maluchu z tym z nietypowym handlarzem. Ja szanuję
bardzo tego nietypowego handlarza. Naprawdę robiłeś świetną robotę na początku, ale takie odcinki, gdzie namawiasz do swojej, tak jakby, no, do swoich szkoleń, takie typowo reklamowe, no są słabe, bo ty tam opisujesz, po prostu koloryzujesz. No mówię, handel samochodami to po prostu miód i malina, tam nie ma żadnych minusów. Powiedz jak jest, to nie jest tak, że kupujemy samochód, czyścimy i go sprzedajemy. No przynajmniej tak u mnie nie jest, może ja mam jakiegoś po prostu niewiarygodnego pecha, że kupuję samochody, które wymagają dużo pracy. Ja wam powiem, ja nie mam niewiarygodnego pecha, tylko ja te samochody po prostu sprawdzam, uczciwie je sprawdzam, nie tylko na stacji diagnostycznej, jak diagnoście się chce, to sprawdzi, jak nie, to nie, tylko oddaję auto do mechanika i naprawdę możecie zadzwonić sobie do Adama, do Przemka, współpracuję z dwoma mechanikami, którzy są w mojej okolicy, do Mateusza, do kierownika serwisu Adama i zapytajcie, czy oni do mnie dzwonią z każdą pierdolą, którą mają robić. Nie. Może mają złote życie ze mną, nie wiem, ale po prostu wymieniają rzeczy, które są do wymiany. Ja nie mówię też, że wymieniam rzeczy ponad coś, bo nie o to chodzi, żeby wszystko wymienić w aucie na nowe, bo niektórzy ludzie też do tego podchodzą, że jak ja robię duże serwisy, to na pewno wszystko w aucie jest nowe. Nie. Wymieniam rzeczy, które mechanik w danym momencie zobaczył, że są do wymiany. I wymieniam to na nowe rzeczy, nie na używane, bo też jest kwestia wymiany, a wymiany. Może handlarz, i znam takie osoby, wymienić na używane rzeczy. Co z tego? Wy nawet się o tym nie dowiecie. On tego nie uwzględni, bo nie będzie się chciał tym pochwalić. No i będzie miał większy zarobek, tak? I zarobi tam większą kasę. Ale przy takim podejściu jak ja, czyli takim naprawdę uczciwym podejściu do tematu, nie da się takich marży wygenerować na samochodach do 100 tysięcy. Moja największa marża to, nie wiem, było 12 tysięcy. Marża brutto, nie zysk. A wielokrotnie dokładałem do samochodów. Wielokrotnie. To nie były dokładki po 1000 zł. Czasami były samochody, gdzie dołożyłem 5 czy 7 tysięcy. Byłem w plecy. Byłem w plecy. Czyli nie można powiedzieć, że każdy może się tym zająć. Oczywiście każdy może spróbować, bo to jest dla każdego. Tylko nie opowiadajcie głupot, że to jest takie kolorowe, bo nie jest. Ten interes naprawdę czasami, no, przysparza mi wiele bólu, bym powiedział, tak? Wiele bólu, może bólu to źle powiedziane, ale wiele stresu i nerwów. Przykład z niedawna. Volvo 760, tak, oglądacie mój kanał, 28V6, GLE. Kupione czysto reklamowo dla fanów, nie dla zarobku. To jest auto klasyczne, które zawsze wymaga dużo pracy. Samochód już widzieliście na kanale, odebrane od mechaników z Kurowa. Dołożone 4,5 bomby, czy nawet więcej, ponad 5 tysięcy było dołożone. Wyczyszczony, słuchajcie, już gotowy do prezentacji, nakręcam prezentację, tą prezentację już de facto mam i co się dzieje, chcę ruszyć z prezentacji, nie mogę auta odpalić, wyobrażacie sobie? Już nie zawożę do Kurowa, bo to jest za daleko, zawożę do Mateusza tutaj z Ochoty bodajże, tam gdzieś na tego Alei Krakowskiej, znawca Volvo starych, tylko RWD praktycznie robi, tak znalazłem gdzieś tam na forach, poczytałem, że jest zajebistym fachowcem od tych samochodów. Zawiozłem. Wczoraj do mnie dzwoni Mateusz i co? Podejrzewa pęknięcie bloku. Słyszycie to? Podejrzenie pęknięcia bloku. Spróbujcie znaleźć ten silnik 28V6. Jest jeden w Polsce, w Szwecji znalazłem 3. No ale nie wiecie, co kupicie. I silnik kosztuje 4 koła. Plus przełożenie, plus wszystko. To dokładka do tego auta wyjdzie ponad 12 tysięcy. I co? I samochód ja już mam kupiony, nie wiem, z 4 miesiące temu go kupiłem, czy 3. Bo nie mam czasu, bo mam cały czas inne projekty, a ten samochód, że tak powiem, mógł poczekać. Takie kolorowe to jest? Nie zarobię na tym aucie w ogóle, może zrobię tylko reklamę, może zrobię sobie próbę 0-100 i będzie większa oglądalność, może ktoś doceni, że sprowadziłem klasyka, bo zajmuję się Volvo, to w głowie mojej zaświtał pomysł, a jak sprowadzę klasyka, no to ludzie będą widzieć, że no, sprowadził klasyczne Volvo, on lubi, to na pewno to jest porządna firma. I tak ludzie podchodzą, ja się z tego cieszę, bo taki jest zamysł. No ale jest właśnie mega dużo niewiadomych przy samochodach używanych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I o tym trzeba mówić głośno. To, że widzicie na moich filmikach, że bardzo dużo dokładam do samochodu. Z czego to się bierze? Właśnie bierze się z tych aukcji, w których ten człowiek mówi, nietypowy handlarz, że są takie rewelacyjne i po prostu cudne samochody kupujecie. To nie są auta dobrze opisane. One są opisane tak, że mamy zrobione zdjęcia, widzimy uszkodzenia lakieru i tyle. Nikt nie sprawdza ich mechanicznie, nikt nie sprawdza ich pod względem takim, że coś się może stać za chwilę. Dlaczego tak jest? Dlaczego na tych aukcjach są samochody tańsze? I pokażę wam przykład takiego samochodu, który kupiłem na aukcji, kupiłem na zamówienie dla swojego klienta stałego. I na tym przykładzie tego samochodu właśnie pokażę wam, dlaczego takie auto jest tańsze.
Najlepiej sobie zawsze porównać takie auto z aukcji, przykładowo, że to jest auto z Niemiec i auto wystawione normalnie w serwisie ogłoszeniowym mobile.de. I na aukcji na przykład kosztuje, tak jak ten egzemplarz, 3400 startowa euro, to jest Audi A3 8P poliftowe, 2 litry TDI w quattro, 170 koni w manualu, już na common railu. I to auto, mówię, na aukcji startowało z 3600. A jak wyjdzie sobie na mobile.de, wrzucę tutaj screeny zaraz. Tak jak widzieliście, ceny startują tych samochodów tak naprawdę od 4,5 tysiąca euro, a taka średnia cena to jest między 5,5 a 6,5 tysiąca euro. A my, mówię, na aukcji auto było za 3600 euro. Wiem, za ile aukcja kupiła, bo jest to ogólnodostępne. Aukcja, firma aukcyjna kupiła go za 3100 euro. No i teraz każdy zapyta, dlaczego Niemiec sprzedał jakiejś firmie tak tanio ten samochód? Jak w ogóle cały ten proceder wygląda? Goebbels sobie siedzi przed komputerem, myśli, a sprzedał może bym Audi, tak? Wchodzi, patrzy, wyświetla mu się, sprzedaj u nas samochód. Wyszukuje tą firmę, znaczy wbija dane swojego samochodu, wylicza mu cenę sumaryczną, która jest bardzo wysoka. No, Goebbels, przyjedź do nas, dostaniesz od nas między 6 a 8 tysięcy euro. Goebbels mówi, nie no kurde, to po co ja mam się męczyć, jadę, sprzedaję. No i jedzie, sprzedaje. Jedzie do tej firmy, ma te 15 minut, robią zdjęcia, pyk, pyk, myk. Wrzucają na aukcję tak zwaną pod klienta, auto nie jest jeszcze kupione przez firmę, która przez licytację. No ale tam się Goebbels dowiaduje, że niestety, no ale oni za tyle go nie kupią, bo ma tam ryskę, bo ma to, bo ma tamto. No to zaproponują mu 3. No Goebbels, wiadomo, się nie godzi i wraca do domu. Jeżeli ma auto w 100% sprawne, to wraca do domu, mówi nie, no na wolnym rynku dostanę więcej. Ale aukcja jest dalej widoczna. Podpisał tam takie oświadczenie, że przez 7 dni jest zobowiązany, jak coś, jak osiągną tą kwotę, którą Goebbels chce, to osiągnie tą kwotę i wtedy mu to auto odkupią. No oczywiście auto na aukcji nie osiąga tej kwoty, no bo 6 tysięcy euro, żeby auto sprowadzić do Polski, opłacić, no to jest cena bez zarobku kompletnie, więc nikt tego auta po prostu nie kupi. No chyba, że pod zamówienie ktoś po prostu dołoży do ceny rynkowej. No i to auto po prostu nie zostaje sprowadzone do Polski, tak? I ono zostaje tak naprawdę w Niemczech i tam w Niemczech zostaje sprzedane, bo tam uzyska Niemiec wyższą cenę. A skąd się bierze takie auto, które ja kupiłem? I to jest z mojego doświadczenia, tak? Bo ileś tych aut już kupiłem i zawsze to się okazywało właśnie, potem okazywały się moje jakieś tam dokładki. Tak jest mega okazja na aukcji, to w 90% jest w tym aucie coś do zrobienia grubszego. I zazwyczaj ten Goebbels, który przyjechał na tą aukcję, to on nie przyjechał już z tego, słuchajcie, już nie przyjechał z tego, że ktoś mu tam coś wyliczył, jakiś system, algorytm i tak dalej. On pojechał do mechanika, zrobił serwis, bo często jest świeże auto po serwisie. No i u tego mechanika dowiedział się po prostu, bo mechanik bardziej jest w stanie sprawdzić samochód niż wy. No, że niestety jest do zrobienia jedno, drugie, trzecie, czwarte. Podliczył mu to, słuchaj, to kosztuje, nie wiem, 1800 euro, 2000 euro. Pamiętajcie, że tam, no, jak na nasz przelicznik to będzie duża kwota, no ale tam takie naprawy, powiedzmy, nie wiem, koło dwumasowe, no to w przeliczeniach u nas zapłacicie 4000 zł, no to tam potrafią zapłacić w granicach 3000 euro, tak, ze sprzęgłem, ze wszystkim, bo jest bardzo droga robocizna. No i on się dowiaduje, że musi tyle do tego auta dołożyć, no i co robi? Jedzie do pierwszego możliwego oddziału tej firmy i po prostu udaje głupa i te rzeczy nie są wykrywane, bo niektóre rzeczy nie są wykrywane, na przykład na rozgrzanym silniku, jak nieszczelność na głowicy, jak jest na przykład wypalony zawór, to jak rozgrzejecie silnik, to silnik pracuje idealnie i na tej aukcji tak to sprawdzą. Koło dwumasowe też czasami na rozgrzanym silniku nie stuka, więc no jest mnóstwo rzeczy, które można ukryć, a które wychodzą później, jak ja właśnie to auto oddaję do mechanika, bo tylko mechanik jest w stanie to auto porządnie zweryfikować, tak? Gdzie ktoś dzwoni. No i tak te auta trafiają. I co jest w tym Audi do zrobienia? Oczywiście nie jest to w opisie. Nie ma tego w opisie tego samochodu, że jest to do zrobienia. Ja to usłyszałem, bo jest na przykład nagranie silnika. I tam słyszę, że raczej będzie koło dwumasowe do zrobienia. Jest napisane, że jest nadmierne dymienie, no to albo jest problem z EGR-em, albo z DPF-em. I to już w Niemczech jest powód do sprzedaży auta sporo taniej, tak? I dlatego taki samochód można kupić na takiej aukcji taniej.
Tylko teraz pytanie, jak wam to auto ktoś zrobi, taki przysłowiowy handlarz, co Mirek, jak to wszyscy mówią, nazywają nas. Jeden to zrobi uczciwie, czyli wymieni wszystko na nowe, czy tam, nie wiem, DPF odda do regeneracji, a drugi wytnie, z dwoma wstawi używane, sprzęgło wstawi używane, aby tylko było cicho, aby tylko poszło, tak? I wy to auto potem kupujecie i potem są opinie. Jak to auto dużo nie wytrzymało, ma 200 tysięcy na liczniku, a to do zrobienia. No niestety, ktoś was oszukał. I mówię, mówienie o aukcjach, że to jest takie kolorowe, to jest bzdura. Jeżeli nie wiesz, jak to wygląda od środka, a ja to wiem, mówię, 2 lata w tym pracowałem i wiem naprawdę, jak wygląda struktura tej firmy, jak ta firma działa, na jakiej zasadzie. A oni nie mają dużych marż. Oni na tym Audi, co ja kupiłem, zarobili 500 euro. Mówię, sprzedali go za, startowało 3400, czyli mieli 400 euro zarobku i podbiłem cenę o 200 euro. Bo jeszcze ktoś ze mną licytował, tak? Więc zarobili raptem 500 euro, tylko że oni sprzedają 1000 aut dziennie, 1000. Bo ja wiem, że to ciężko sobie uświadomić. Ja sprzedawałem jako handlowiec 250-300 aut miesięcznie, tylko do polskiego klienta, do swojej puli klientów. A takich handlowców jak ja było 12 w firmie. Więc sobie policzcie, ile tych samochodów było sprzedawanych. Więc mówienie o tym, że tam są samochody sprawdzone, jest bujdą. One są sprawdzone pobieżnie. To nie są samochody sprawdzone, absolutnie. Aukcje są różne. To są akurat aukcje, o których mówię. To jest największa firma, która działa, ma najwięcej, że tak powiem, obrotu samochodami. Teraz w ogóle wchodzi bardzo głośny temat na rynek, bo ta firma wchodzi w detal. I wy o tym słyszycie na każdym rogu, w każdej telewizji, na każdym internecie, na każdym portalu pojawia się co? Auto Hero. I to jest firma, która wchodzi w detal. To jest oddział firmy aukcyjnej, która de facto wcześniej sprzedawała, znaczy sprzedaje dalej samochody dla firm, dla handlarzy. Że możecie sobie kupić od tej firmy samochód prywatnie dla siebie. Czyli to jest firma Auto Hero i ona sprzedaje samochody online tylko i wyłącznie. Taka wielka korporacja z niewiadomym jakimś, z niewiadomymi pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. To jest przeogromna firma. No i dobra, i wracając do tego filmu, o którym chciałem powiedzieć, bo mnie to mocno wczoraj ruszyło. No nie uważam, że taka forma prezentacji tego, co ty mówisz, nietypowy handlarzu, jest okej, bo mówisz nieprawdę, mijasz się z prawdą, koloryzujesz, nie mówisz, jak jest naprawdę. Wcześniej to robiłeś. Pokazywałeś, że kupiłeś samochód, miał być taki, przyszedł taki, musisz zrobić to i nie wiadomo, czy na tym zarobisz. I tak to wygląda. To jest totalna loteria, jeżeli kupujemy auto na aukcji. Jak ja auto kupuję osoby prywatne, jeżeli mam blisko, to jedzie nasz pracownik, to auto ogląda, więc już mam większe, że tak powiem, pole manewru. Może się tym autem przejechać, może zrobić rundę próbną. Tam też jest niby w tej aukcji napisane, że została przeprowadzona jazda próbna, a to jest ściema, tej jazdy próbnej nie ma. I to jest właśnie takie niuanse, o których ludzie nie wiedzą. A jak mam auto daleko w Szwecji, kupuję od osoby prywatnej, to też kupuję loteryjnie, dlatego potem wychodzi bardzo dużo rzeczy, które muszę zrobić, bo robię to uczciwie, oddaję do mechanika. Przepraszam, moje zdenerwowanie, ale no z tego to wychodzi. Jeżeli chcesz zrobić coś uczciwie, to naprawdę na tym nie zarobisz nie wiadomo jakich kokosów. I dlatego w Polsce szerzy się to oszustwo, to krętactwo, to sprzedawanie na Niemca, pisanie umów na kolanie i tak dalej, o tym można mówić po prostu ciągiem. Osoby, które są w branży, wiedzą, jak obejrzą ten film, to będą znały mój ból. Mój biznes jest tak prowadzony, że ma być prowadzony uczciwie. I mam nadzieję, że osoby, które kupiły ode mnie samochód, nie miały nigdy jakiegoś większego z nimi problemu. Oczywiście zdarzają się i w moich samochodach usterki. Ja tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale nie odkładam słuchawki. Ja naprawdę, możecie wierzyć albo nie, bardzo często ponoszę odpowiedzialność nawet za rzeczy, za które nie powinienem podnosić odpowiedzialności, ale jestem taką osobą, tak wychowaną, nie wiem, może dzięki mojemu ojcu, świętej pamięci, że po prostu no, uczciwość przede wszystkim. Wiem, współpracuję z różnymi firmami w mojej branży. Transport, współpracuję z różnymi mechanikami, lakiernikami, blacharzami, tapicerami. Także naprawdę tutaj, powiem wam szczerze, tak jak to przeanalizowałem już kiedyś, najwięcej na tym całym interesie moim, czyli tym moim handlu samochodami w Nieporęcie, zarabiają firmy, które są dookoła. Odnośnie tego filmu nie mam żadnych zarzutów do nietypowego handlarza, żebyście tego źle nie zrozumieli, odnośnie prowadzenia jego działalności dotychczasowej. Nie podoba mi się, że ktoś z małym doświadczeniem, uprowadzi firmę od 2018 roku, chce zarobić na szkoleniach. Uważam, że jest to nieuczciwa
jest to nieuczciwe po prostu, no. Ja sam nie podejmuję się prowadzeń żadnych szkoleń, bo nie mam wszechobecnej wiedzy. Jakbym był w branży 20 lat i bym pozjadał wszystkie rozumy, to może bym chciał prowadzić takie szkolenie, ale nie jestem. Nie jestem w tej branży tyle lat, nie zjadłem wszystkich rozumów, nie znam się na wszystkim, na każdych samochodach. Mam swoje targety, tak to nazwijmy, mam swoje auta, które lubię, które kupuję i wiem, że na nich jestem w stanie zarobić. No ale na pewno nie prowadzić szkolenia i na pewno nie po 7 tysięcy złotych. No ludzie, 7 tysięcy złotych za szkolenie, jak handlować samochodami, to jest naprawdę pomyłka. Naprawdę prowadź tak, jak prowadziłeś ten kanał, bo miałeś świetny ten kanał. Ja go oglądałem i jest fajne to, że pokazujesz, jak to wygląda. I to mi się podoba, bo ludzie zobaczą, że właśnie zobaczą, że ta praca to nie jest takie cud miód, malinka, nie? Tak jak każdy myśli. Tak jak dzisiaj widzicie, rano wstałem, przyjechałem po samochody i będę się, tak że tak powiem, tułał między mechanikami, lakiernikami dzisiaj do godziny pewnie 20. W międzyczasie zadzwoni klient, bo będzie chciał obejrzeć auto. Nie wiadomo, czy kupi, czy nie kupi. Trzeba będzie się autem przejechać, auto się ubrudzi, trzeba będzie je z powrotem umyć, bo przyjedzie następny klient, powie, że auto jest ubrudzone i to jest koło Macieju, tak? Trzeba nakręcić filmik, w tych warunkach jest to beznadziejne nakręcanie, zimno, nie chce ci się, nie ma warunków, samochód wygląda beznadziejnie. To naprawdę to nie jest kolorowe. A zarobki, jak podliczam na koniec miesiąca swoje zarobki z tych samochodów i te wszystkie koszty, to naprawdę najwięcej zarabiają firmy, z którymi współpracuję. I to jest przykre, bo człowiek przy tym robi, rozkłada się to w czasie, bo czasami auto się sprzedaje pół roku, nim go kupisz, nim go sprzedasz, a czasami się sprzedaje w miesiąc. Tak? To zależy, skąd kupisz, jak długo będzie jechało, jak długo będziesz przy nim pracował. Ale jeżeli chcesz do tego podejść uczciwie, to gwarantuję ci, że nie zarobisz takich pieniędzy, jak mówi ten człowiek. Nie zarobisz dychy, nie zarobisz 12. To będą jednorazowe strzały, które po prostu się udadzą, bo ktoś miał nóż na gardle i ten samochód sprzedał, bo takie okazje mogą się trafić, ale nie ma na rynku okazji. Zawsze w aucie, którym jest okazja, coś jest. Naprawdę. Mówię wam to ze swojego doświadczenia. Przerobiłem tych samochodów naprawdę wiele. Rocznie, mówię, już przekroczyłem sprzedaż aut na poziomie 300 samochodów, więc łatwo policzyć od 2010, a tak naprawdę to się rozwinęło od 2014, tak już stricte zająłem się tylko handlem samochodami. To łatwo policzyć, ile tych samochodów było. Także tutaj nietypowy handlarz, szacun za twój kanał, szacun za swoją subskrypcję, ale nie idź w tym kierunku, bo naprawdę szkolenia z tego typu rzeczy, co ty chcesz robić, bez twojego doświadczenia, bo nie masz w tym kwestii doświadczenia, nie wiesz, jak te aukcje działają z drugiej strony, tylko wiesz z poziomu kupującego i chwalisz się tym, że masz dostęp do 10 tysięcy, znaczy do kilkudziesięciu aukcji. Ale każdy może mieć do tego dostęp, naprawdę. To nie jest nic, co musisz za to zapłacić, żeby do tego dostępu dostać. No. Ludzie, to nie jest nic nadzwyczajnego, naprawdę. I aukcje to nie jest miód. To też są samochody, które mają często minę. I znaczy minę. To nie są miny, że padaka, tak? Ale rzeczy, które trzeba uczciwie zrobić i naprawić, które kosztują. No i dobra, no i co? Lecimy, wracamy, bo to jest, tak jak widzicie, nagrywam, jak jedziemy. Rozgadałem się, Boże Święty, nie wiem, czy ten film w ogóle udostępnię, bo naprawdę jest długi. Mam nadzieję, że zobaczyliście emocje w tym filmie i moje takie troszeczkę rozgoryczenie w pewnych kwestiach, tak? Bo naprawdę, no, przy moim biznesie zaczyna mnie to troszeczkę doprowadzać do szału, że tak się na tym rynku dzieje. Jeżeli oglądam sobie filmik wieczorem, bo bardzo lubię dużego w maluchu i oglądam gościa, który jest z mojej branży i mówi, że to jest takie słodkie i kolorowe, no to naprawdę mi ręce opadają i nie mam więcej słów. Kończę temat. Nie mam nic do ciebie prywatnie, tylko nie opowiadaj głupot, po prostu. Chcecie więcej się dowiedzieć, myślę, że będę wrzucał więcej takich filmików z aukcji. Może jak będę kupował samochód, może zrobimy serię. Miałem taki pomysł, żeby zrobić serię, żeby kupić samochód za jakąś kwotę i pokazać wam, ile można na tym aucie zarobić i potem z tego zarobku znowu pomnażać i, no przepraszam, i kupować kolejne samochody. Czyli mieć budżet i ten budżet pomnażać. Pokazać wam, w jakim okresie jestem w stanie ten budżet pomnożyć. Coś takiego było na High Five'ie chyba, to się jakoś wtedy inaczej nazywało, ale gościu kłamał. Tutaj mi mój chrześniak Kasper Laweciarz o tym powiedział, że on potem ściemniał, czyli to nie było zgodne z prawdą. I o to chodzi, żeby ściemniać, bo możecie ściemniać na wszystkim. Możecie powiedzieć, że macie, nie wiem, na placu same samochody grube po 300 tysięcy. Po co? Pokaż się tak, jak jest.
i ludzie będą was oglądać, zobaczycie. Tylko pokażcie tak, jak faktycznie jest, a nie głupoty opowiadacie, że wszystko jest kolorowe, cud, miód i każdy może handlować samochodami i zarabiać po 10 koła na każdym aucie, tylko go wystarczy łapać. No tak nie jest. Dobra, lecimy. Dalszy ciąg tego filmu, nie wiem czy nastąpi, bo chyba to będzie oddzielny filmik, bo jest za długi. A dalszy ciąg filmu z dzisiejszej jazdy, z dzisiejszego dnia handlarza będzie. Będzie, zobaczymy jaki będzie odbiór tego. Trudno, trzeba w to iść, skoro ludzie tego chcą. Trzymajcie się, pozdro, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, no bo ja mam tylko 8 tysięcy subskrypcji, także na porównaniu do dużych maluchu, który ma 500 tysięcy, a w porównaniu do nietypowego handlarza 50 tysięcy to jestem, wiecie, mały pik. Ale budujemy ten kanał, mam nadzieję, że ten kanał się będzie rozwijał bardzo, bardzo dobrze. Trzymajcie się i na razie.